Halo, halo, witam wszystkich. A dzisiaj będziemy mówić sobie trochę o tym, jak efektywnie poruszać się w trakcie wojny. Nie wszystkie rzeczy niestety będę w stanie Wam tutaj pokazać, ponieważ wiadomo, nie ma teraz przeciwnika. Natomiast są takie rzeczy, które można pokazać na sucho. No i spróbuję Wam pokazać, jak to właśnie w takiej sytuacji zrobić. Pierwsza rzecz, którą chciałbym się zająć, to jest jak najszybsze wyjście z miasta. Żeby szybko przygotować swoje jednostki, możemy wykorzystać flagę i po prostu ruszamy do tej flagi, wykorzystując wszystkie nasze jednostki, które chcemy zmobilizować. Jeżeli flaga jest blisko, to wtedy jest idealnie, tak? Bo ja sobie od razu tutaj do tej flagi wyruszam. No i trzy jednostki, które chciałem wysłać, są wysłane i później mogę je gdzieś tam wysłać dalej. Mógłbym do tego też użyć jakiejś farmy, czyli tutaj na przykład klikam. Teraz akurat wyślę tych tylko, których chcę. Widzicie, mogę sobie tutaj te kwadraciki odkreślić i wtedy pójdą tylko te osoby, tylko te marsze, które mnie interesują. Także flaga jest dobrym pomysłem, natomiast nie zawsze będziemy mieli tą flagę dostępną, albo ta flaga będzie na przykład pełna, ponieważ będziemy chronili garnizonu i nie będziemy mogli tutaj wrzucić tych pełnych jednostek. Także tutaj też trzeba uważać, bo jeżeli ta flaga się zapełni, to wyślemy sobie niepełne jednostki. Dlatego można też spokojnie sobie wybrać jakąś farmę, tak jak na przykład ja tutaj, i zobaczcie też. Raz, dwa, wyciągam te swoje marsze. Jest, tak? I mam je tutaj, i mogę teraz je sobie przenieść i gdzieś wysłać w inne miejsce, gdzie mnie to interesuje. Oczywiście mogę to zrobić też klikając na mapę w obojętnym miejscu i tutaj wybierając marsz, tak? I później mogę wybrać jakiś obojętny marsz. Natomiast tutaj trzeba przytrzymać trochę i poczekać, co sprawi, że te marsze będziemy wysyłać trochę później. Dlatego wydaje mi się, że ten sposób jest słabszy, ponieważ on po prostu zajmuje trochę, bo trochę, ale jednak więcej czasu. Ok. Kolejna sprawa, którą chciałem powiedzieć, to jest o tak zwanym ally territory. Zobaczcie, zatrzymamy sobie na chwilę mojego WC. On ma teraz dosyć długą drogę do przebycia. I teraz wyobraźcie sobie, że kiedy ja tutaj chcę właśnie dotrzeć, że kiedy chcę dotrzeć na jakieś miejsce, to zajmuje mi to więcej czasu, ale jeżeli przejdę na teren sojuszu, to będzie mi to zajmowało mniej czasu. Zobaczcie, teraz ja spróbuję podejść tutaj z tego miejsca i zobaczymy, ile mi to zajmie czasu. Zobaczcie. A, nie poruszył się. Czekajcie, bo wysłałem zły marsz. Ok, wypróbujemy double C. I tutaj widzicie 3 minuty 34 sekundy. Zaraz go wycofamy do tego miejsca, w którym był. Gilgamesza też zatrzymamy z powrotem. 3 minuty 34 pamiętamy. A teraz spróbuję się wybrać dokładnie to samo miejsce, tylko już na terenie sojuszu. No to sprawdźmy. Wystarczy tutaj, nie musi to być nigdzie daleko. No i zobaczcie, 3 minuty, tak? Czyli te 40 sekund szybciej. Oczywiście tutaj tylko dystans jest 3-minutowy, natomiast jeżeli dystans jest na przykład 10 albo 20-minutowy, to ta różnica będzie o wiele, wiele większa. Tak, możemy sobie to sprawdzić na jakimś innym przykładzie. Ja sobie spróbuję jakiś bardzo oddalony punkt na mapie znaleźć. Tak, zrobię sobie tutaj jakiegoś własnego markera. Ok. No i popatrzcie. Pójdę sobie tutaj Gilgameszem i zobaczcie, teraz jestem na terenie sojuszu i ta wycieczka będzie trwała 8 minut. Tak. Natomiast kiedy będę to robił poza terenem sojuszu, to ta wycieczka będzie trwała 10 minut. Więc 2 minuty jestem w stanie zaoszczędzić. Z tego samego powodu warto mieć zawsze swoje miasto na terenie sojuszu, ponieważ nasze jednostki będą po prostu wracały
zawsze szybciej. Oczywiście na KVK prawie zawsze jesteśmy na terenie swojego sojuszu, natomiast warto o tym pamiętać też, kiedy jesteśmy u siebie w domu, w swoim królestwie, tak, żeby być jednak na terenie sojuszu, bo wtedy za każdym razem, kiedy zbieramy surowce, czy robimy cokolwiek, zawsze te nasze jednostki będą wracały do domu po prostu szybciej, z kuli tego, że jesteśmy na terenie własnego sojuszu. Dobrze. Kolejną rzeczą, którą chcę pokazać, jest tutaj wymienianie się w rali. Tutaj, jak widzimy, ono zaraz wyruszy i spróbuję to pokazać na przykładzie właśnie tego rali, które tutaj idzie. Mam nadzieję, że mój Double C zdąży. Widzimy, że tutaj już to rali wyruszyło. I co ja spróbuję zrobić? Spróbuję zrobić tak tym Double C, żeby on wszedł jakby do tego rali, a moją budikę stamtąd wyciągnę. Tak? Czyli zrobię coś, co w ogóle od niedługiego czasu jest w ogóle możliwe. Tak? Czyli wcześniej nie mogliśmy opuścić rali, kiedy już do niego dołączyliśmy. Natomiast teraz jest to możliwe i dzięki temu możemy to rali wzmocnić. Oczywiście przy tym rali na forcie nie będzie to miało większego znaczenia. Natomiast tutaj, jeżeli moje jednostki tutaj spadłyby na przykład do kilkudziesięciu czy kilkunastu tysięcy jednostek, wtedy jak najbardziej ma to sens. Dobrze, podchodzę jak najbliżej tego rali i zobaczcie, co teraz spróbuję zrobić. Tu się wycofam, a tu dołączę. O, szybko, szybko, szybko. O, zobaczcie, udało się i dzięki temu to teraz Atlflet wraca jako mniejszy marsz, a pełnym marszem z Double C dołączyłem do tego rally. Tak jak mówię, pokazuję to na sucho. Jest to bardzo przydatne w rally, jeśli jest wojna i ten marsz jest nasz mniejszy, szczególnie jeżeli mamy tam na przykład problemy, żeby jakieś limity wyrobić, jeśli chodzi o śmierć. Także wtedy można więcej tych jednostek wysłać do tego rally. Jest to na pewno bardzo przydatne w Arce Ozyrysa, kiedy tych jednostek generalnie jest mało i w Arce Ozyrysa oczywiście też warto robić w ten sposób w garnizonie, ponieważ w garnizonie w Arce Ozyrysa możemy wysłać tylko jeden marsz do jednej struktury. Dlatego takie wymienianie sobie marszy będzie też bardzo ważne. Ok, kolejna sprawa, którą możemy sobie wykorzystać, to podwójne klikanie na marszu sprawi, że będziemy się poruszać tylko tymi marszami, które widzimy teraz na mapie. Czyli widzicie, mój Double C i Atelflet są teraz daleko, czyli jeżeli ja kliknę na nich tutaj dwa razy, to klikają mi się tylko te trzy marsze. W wersji komputerowej mogę osiągnąć ten sam efekt poprzez klikanie Ctrl-A, co jest bardzo przydatne, ponieważ kiedy jesteśmy w wojnie, często bardzo trudno kliknąć dwa razy szybko na nasze marsze, ponieważ tak szybko zmienia się sytuacja, są opóźnienia, lagi i tak dalej. I tak fajnie to nie działa jak teraz na zwykłej wojnie, dlatego ta opcja Ctrl-A jest naprawdę bardzo fajna. Oprócz tego na wersji komputerowej możemy też używać F-ów. I one wtedy odpowiadają tym marszom, które tutaj widzimy. Czyli zobaczcie, F1 to jest Ramzes. Jeżeli ja sobie kliknę teraz F1, to wybiera mi samego Ramzesa. Tak? F2 Gilgamesz, F3 to jest Bodycon i się tutaj poświetlają. Tak? F4 Double C, no i F5 w tej chwili to jest Atelflet. Także też to jest naprawdę bardzo pożyteczne. Kolejną umiejętnością ważną przy poruszaniu się na wojnie jest skakanie przez te płytki tutaj do farmienia. Ja zrobiłem o tym osobny odcinek, więc nie będę o tym mówił. Natomiast tutaj generalnie chodzi o to, że możemy szybciej się poruszać, używając właśnie tych płytek. Tak, tutaj akurat mi totalnie nie wychodzi. Jakoś łucznicy chyba też nie jestem przyzwyczajony do tej szybkości, bo jeśli to robię, to zazwyczaj używam innych marszów, czyli kawalerii, tak? Łucznikami raczej tego nie robię. Okej. Kolejna sprawa, która może się Wam przydać, to jest przechodzenie przez miasta. Zobaczcie, powiedzmy, że ja teraz uciekam i tu jest na przykład dużo miast i muszę przejść obok tego miasta.
I normalnie mój marsz będzie to miasto w całości po prostu okrążał, tak? Czyli jeżeli kliknę gdzieś daleko, tak? Nawet wiadomo, on przez to miasto nie przejdzie. Natomiast jest taka opcja, żeby zrobić właśnie w ten sposób, że ja przejdę jakby przez środek tego miasta. Tutaj sobie inne marsze może odsunę i pokażę Wam, o co chodzi. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to trzeba przeprowadzić, bo zobaczcie, jeżeli zrobię w ten sposób i poprowadzę swój marsz jakby na końcu tego miasta, to zobaczcie, co on robi, tak? Przechodzi przez jego środek, tak? Czyli nie daleko gdzieś od miasta, zobaczcie, wtedy idę dookoła, natomiast jeżeli blisko zrobię, to on normalnie przez to miasto przechodzi. Warto sobie to najpierw spróbować, jak to wygląda, tak? Natomiast generalnie klucz jest bardzo prosty. Wyprowadzić kursor blisko tam, gdzie to miasto się kończy i zobaczycie, że przejdziemy. Oczywiście później mogę już wyprowadzić go dalej i przejdę przez to miasto szybciej, na przykład uciekając od kogoś. Kolejna rzecz, która się przydaje w tym sposobie, to na przykład jeżeli bo mogę zrobić dokładnie to samo, używając mojego miasta. Zaraz Wam to pokażę. Czekajcie, te jednostki sobie wrócimy do domu. I zobaczcie, jeżeli to jest moje miasto, to ja mogę sobie oczywiście użyć dokładnie tej samej techniki. I ciach. I zobaczcie, moje jednostki są, nie są w mieście, ale są bardzo blisko. Czyli jeżeli na przykład wróg byłby tutaj dookoła, to jest dobry pomysł, żeby sobie w ten sposób wybierać jednostki i mieć je blisko. Czyli mogę je bardzo szybko wrócić do miasta. Lub nawet może ktoś przez przypadek uderzyć w moje miasto, chcąc uderzyć w mój marsz. No i wtedy, no to w sekundę wszystkie jego jednostki idą na cmentarz, ponieważ uderzanie w miasto, szczególnie jak się już ma tego powera trochę większego, to naprawdę to w sekundę traci się wszystkie jednostki, więc taki misklik na pewno bardzo, ale to bardzo kogoś dużo będzie kosztował. Także tej techniki też polecam, żeby używać. Ona tak faktycznie się rzadko kiedy przydaje, ale w ogóle jest spoko, także warto, że coś takiego w ogóle jest. Kolejna rzecz i już chyba ostatnia, jeśli chodzi o garnizon, to pamiętajcie, żeby tutaj zaznaczać zawsze jednostki. Czyli ja na przykład zaznaczam i wyślę tutaj swój garnizon, tak, związany z łucznikami. I zobaczcie, co za chwilę się tutaj stanie, tak? Jeżeli mam zaznaczone, to jak będę chciał dołączyć, automatycznie gra wybiera mi łuczników. Tak? Widzicie, tu jest taka łapka OK i dzięki temu ją wyślę. Jeżeli wysłałbym tutaj na przykład teraz kawalerię, wybierzmy sobie kawalerię albo piechotę, dobra. Niech będzie piechota, bo Newski jest na wycieczce, to zobaczcie, w tym momencie pojawia mi się tutaj informacja, że mam piechotę, tutaj ilu mam łuczników, ilu mam piechoty i zobaczcie, wykrzyknik, czyli coś jest nie tak. To jest bardzo przydatne dla oficerów. Oficerowie mogą teraz też wyrzucać ludzi z garnizonów, co jest dużym plusem, także mogę po prostu kogoś tutaj cofnąć. Oczywiście zawsze mogę cofnąć swój marsz i zawsze pamiętajcie o tym, żeby swoich marszy pilnować, no bo oficer akurat może być zajęty czymś innym, także warto zawsze w tej fladze albo w tej garnizonie i tak samo w rali uważać na to, żeby te jednostki się po prostu nam zgadzały. I dokładnie to samo będzie, jeśli chodzi o rali. Ja sobie teraz zrobię jakieś rali na fort. Nie wiem, o, zobaczcie, akurat tutaj blisko żadnego fortu nie ma, ale zaraz jakiś znajdziemy. O, jest. Dobra. Zrobimy tam 10-minutowe i zobaczcie, i tutaj też sobie zaznaczę, że kawaleria, tak? I teraz każdy, który będzie chciał dołączyć, będzie widział tutaj na miejscu, że to jest kawaleria, że jest zaznaczone i też automatycznie gra będzie przyporządkowała im kawalerię do mojego rally. Widzicie, teraz ktoś dołączył i też widzę, że jest to kawaleria. Nie muszę tutaj otwierać i sprawdzać, bo widzę, że jest to
Kawaleria, akurat T3, no okej, okay. Nie wiem skąd on je wziął w ogóle na tym etapie, ale niech tam będzie. Okej, okay, dobrze. To wszystko jeśli chodzi o to poruszanie. Dużo rzeczy nie da się pokazać, kiedy nie ma przeciwnika, także pewnie jeszcze będzie jakieś rozszerzenie tego filmiku, ale na razie myślę to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, także trzymajcie się. I na razie, cześć.